kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj robimy drugą część. Drugą część z odgadywaniem smaków horsliksowych. Tak jak czekaliście zapewne, to Jula tutaj dzisiaj będzie odgadywać smaki. Sponsorem odcinka jest oczywiście Horsliks, tak. Także bardzo dziękujemy. I co? No od razu nagrywamy jakby po moim tutaj rozpoznawaniu, więc Julia będzie miała pewnie troszeczkę łatwiej. Ale sama chciałaś pierwsza, sama tak, chciała. sama chciałam pierwsza, to jest prawda. Ale nie rób się tego w domu. Julia będzie tutaj zasmakiwać się w lizawkach Horsliks, zobaczymy jak jej pójdzie. Mam nowe rzęsy, więc muszę jeszcze zamknąć dokładnie. Od góry musisz. Że zobaczymy jak Julii pójdzie. Julia nie była chętna na ten odcinek, ale i tak ją przekonałam. Byłam chętna, tylko od razu z góry podpisałam umowę taką, że nie będę tego próbować. Ponieważ już kiedyś próbowałyśmy i strasznie mi nie podeszły. No. Za to twój koń uwielbia. No tak, także dlatego to są lizawki dla koni, nie dla ludzi. Dobra, ja sobie rozkładam tutaj lizawki i przechodzimy tutaj do testów, nie przedłużając. To sobie odhaczysz go. Dobra, dobra. Nie widzisz tu? Co? Nie, bo ja mam zamknięte oczy, bo mam rzęsy, no. No może, dobra. No dobra, to lecimy. Pierwsza będzie ta. To ci dam pierwszą. Zobaczymy jak ci pójdzie. Taka, o. Jezu, że tylko wie. Kuźwa. Rób content, polisz. Mam, nie. Mam trzy strzały, tak? A to nie jest... Nie. Kuźwa, czekaj. Im dłużej wąchasz, tym jest gorzej. Mam strzelać? No nie wiem. Myślałam, że to buzi brak. Nie, to był koniuszek tego, możesz polizać, no. Nie. Nie. Nie jest tak źle. Pomarańczowa? Niebieska, granatowa w sensie. Która? Ciemna. Ciemna? Na pewno? Tak. Dobrze. No. Dobrze. Bo ja właśnie nie wiedziałam, czy to pomarańczowa, czy granatowa. Ona tak dość słabo pachnie, no ale pachnie. Dobra, to lecimy dalej. Teraz bierzemy tą. Oj, oj, oj. Oj, oj. To jest ta... Na oddech. Zielona? Tak. Tak, ta jest łatwa akurat, bo ona bardzo intensywnie pachnie eukaliptusem. Tak, 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 ona ma tutaj. Specyficzna. Okej. Okay. To bierzemy może sobie teraz... czekaj, te były. Tą weźmiemy sobie. Proszę. O, spadło mi. O. Czosnek. No, to jest żółta. No, dobrze! Jezu! Z tobą nie ma żadnej zabawy! Ale Junior, ej, jak mam zniszczony zapach po COVID-zie. Przysięgam ci, że od razu jak przyłożyłam do nosa, to czuć ten czosnek. A ja nie zgadłam? Czosnka? Nie wiem, czy zgadłam. A faktycznie czuć, ale... Od razu jest taki jebut takim czosnkiem. Ale... To może być tak, że ja miałam COVID-a, chorowałam na COVID-a, więc dlatego... No. Dlatego ja mam upośledzony ten zapach. Wcale Julia nie jest lepsza w tym gry. O-o. O-o. O nie. Zostawiłam ze ślady chyba na ustach. No nie widzisz. Nie widzę, bo w sensie
szlak. Czekaj. No dobra, zgaduj. Żółta granatowa już była. O fu. Jezu, to jest miętowa. Nie. Nie. Jaka to jest? Czekaj, była pomarańczowa już. Była, a fu. Granatowa była. Nie wiem, no. No miętowa, no. Nie, no w sumie. To jest ta cholerna różowa. Fuj. Ale się zmarowałaś. Jo. O fuj. Trzeba było ją po prostu polizać. Nie chcąc. No wylizałam to. Dobra, kolejna. Ale nie było dobre. To nie ma zapachu. Powiedziałam kolory. Nie powiem ci. To nie ma zapachu, to jest. Ale. Pomarańczowa już była. Czy nie? Nie powiem. Pomarańczowa? Nie. No to nie jest miętowa przecież. To jaka to jest? To ta różowa z powrotem! No przecież już wszystkie były! Nie było wszystkie. No pomarańczowa przecież! No była zielona, była czosnkowa, żółta była, była granatowa była. No i różowa była. To co, że była? Ale jaki jeszcze kolor mamy? Przecież, poczekaj. Jak to jest? Granatowa była. Była. Ale kto powiedział, że jak była, to jeszcze nie może być. No ja tak powiedziałam. Kiedy? Granatowa. Tak. Ale jak to zabawnie wygląda, jak ty wziąłeś. No, ta nie ma zapachu. Ona nie ma. Dobra, to bierzemy tą. No. Miętowa. Okej, to bierzemy teraz. To. O, o. Kuźwa, teraz mi się te wszystkie zapachy pomieszały. No, mówię, że są za te. Ta różowa? Pomarańczowa. Nie. Tak, tak, pomarańczowa. Fuuu! Także. Dobrze, już cię nie męczę. Możesz zdjąć opaskę. Myślę, że poszło ci całkiem w porządku. No, tylko później już mi się pomieszały te wszystkie. Petri bąsa. Mam bąsa! Także, kochani, jeśli wam się podobało, to koniecznie zostawcie oczywiście łapkę w górę. Zostawiam te lizawki, może kiedyś z kimś innym zrobimy taki odcinek. Zobaczymy, może Paszę tutaj sprowadzimy. Pasza będzie zgadywać, to mogłoby być zabawne całkiem. Tak, Pasza to jest po prostu ewenement. Także Pasza, nominujecie, możecie pisać do Paszy oczywiście tak. Na Instagramie. Namawiajcie ją. Namawiajcie ją koniecznie. Dajcie. Pasza, wbijaj na odcinek. Tak, Pasza, wbijaj na odcinek. Horsliksowy. Im więcej was będzie, tym więcej szans, że przyjdzie. Tak. Także Julce w porządku poszło całkiem, chyba lepiej niż... Chciałam próbować, niż... ale mam wąsa tu już. Masz wąsa. Mimo, masz dalej. No nie. Mimo, że nie chciałaś lizać, to i tak tego wąsa masz, także... Ola. Ale zobacz, mimo to, że ja lizałam, to mi i tak gorzej poszło. No. Ale ja pewnie mam uszkodzone zmysły po COVID-zie, także to jest... Może tak. Jakieś być. Wytłumaczenie. Kochani, ja się jest tak naprawdę z tą pomarańczową i granatową. Bo reszta ma. W... Chociaż ta różowa też. Ta różowa też była taka. Zielona najbardziej jest żółta i miętowa. No, taka najbardziej do odczytania tych zapachów. Także mamy nadzieję, że się ubawiliście na tym odcinku i poprzednim. Jeśli nie widzieliście poprzedniego, to zapraszamy was chyba tu. Czy tu? Tu.
Tu. Chyba. Do obejrzenia poprzedniego, gdzie to ja rozpoznawałam zapachy. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz na dole, jaki chcecie, ale zostawcie, bo lubię czytać zawsze wasze komentarze razem z Uleczką. Tak, tak. Także koniecznie, no i oczywiście suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki, cześć, pa!